To jest takie urządzenie, pan mi teraz powiedział, które sprawia, że prezentacja kluczyka wygląda jeszcze bardziej obłędnie. Co? Wow. Zobaczcie, co jest najciekawsze w tym wszystkim. Najciekawsze jest to, że on lewituje. Czyli jest na odpychających magnesach. Niesamowite, w ogóle to robi bardzo duże wrażenie. I hop. Okej, w sumie to zwykły kluczyk. A ciekawy jestem też tego, można to zepsuć? Wow! Zepsułem, od razu zepsułem. I on się nie chce odkleić teraz. Dobra, mogę go z powrotem postawić? Nie mogę. O, już zepsułem. Samochód, po który tutaj przyjechałem i po który kliknęliście w tym materiale, to jest Mercedes AMG One, który jest chyba, z tego co mi wiadomo, jedynym w Polsce egzemplarzem. Tutaj niepotwierdzone, widzę, że pracownik nie potwierdza tego, więc pozostawmy tutaj przecinek, może kiedyś wrócimy do tego tematu. Aczkolwiek jest jednym z 275 samochodów, które zostały wyprodukowane na całym świecie. Wow. Jaki konfig w ogóle nietypowy. Jak to wygląda? Tutaj z tyłu bardzo dużo się dzieje, zaraz wam to pokażę, ale najpierw posłuchajcie, jak brzmi ten samochód. W dodatku z samochodem dostajecie wielkie pudło, trochę jak w Dodge Challengerze Demonie, tym 840-konnym, macie pudło na jakieś tam dodatkowe koła i tak dalej, to tutaj macie klucze do jakichś pasów pięciopunktowych, do innych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie słuchawki, które wyciszają też w środku, no bo auto jest bardzo głośne i wiele innych takich dodatków, smaczków. Mercedes AMG One, Łódź Widzew, kluczyk, który już wcześniej wam pokazywałem. On jest prostym, najprostszym kluczykiem rzeczywiście do tego auta, ale jeżeli sygnały dźwiękowe i wizualne w postaci takich znaków wam o tym nie powiedzą, to powie wam na pewno o tym stylistyka tego kluczyka, która jest dokładnie dobrana do pasów przy progach. Dokładnie w tym samym kolorze są pasy, co kluczyk tutaj i w tym miejscu. No nic, myślałem, że będzie ciekawszy taki ten kluczyk. To jest zwykły, ale niezwykły, no bo jest z tyłu napisane rzeczywiście, że to jest ten modelowy kluczyk. Jednak patrząc na konkurencyjne hypercary, no to myślałem, że tu będzie jakiś taki Bayer i tak dalej, a tymczasem już 4 lata temu jakieś tam BMW X6M czy inne takie tego typu samochody miały jakieś ekrany w kluczykach i te inne rzeczy, aczkolwiek po prostu dla mnie nieważne jest to jak wygląda ten kluczyk, bardziej wygląda ten samochód. No jestem też ciekawy, jak jeździ, aczkolwiek dzisiaj nie pojeździmy, nie ma takiej opcji nawet. Drzwi otwierają się do góry. Gdyby trochę dalej dołożyć tych drzwi, no to bardzo podobnie do McLarena Senny, ale to wiele hypercarów otwiera w ten sposób drzwi. A jak już wejdziecie do środka, no to nie przestawicie na przykład fotela, ponieważ fotel jest umocowany na sztywno, nie ma jakiejś żadnej możliwości regulacji. Można regulować tylko oparcie, ale najważniejsze, że jeżeli jesteś krótszy albo trochę dłuższy, to możesz sobie regulować tą płytę pedałów do przodu i do tyłu. I to jest takie dość nietypowe. A przycisk, o którym wam mówiłem, nie będę go klikał, bo nie wiadomo, co się stanie, jest tutaj. I tutaj otwiera ten przycisk właśnie te klapy prowadzące do silnika, czyli pokrywy silnika w zasadzie, które też swoją drogą są karbonowe. Jak już jesteśmy w środku, no to pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest ta kierownica prostokątna. Ona jest no iście wyjęta z Formuły 1, aczkolwiek ona jest trochę większa, już teraz widzę na żywo, to dobrze widać, że ona jest ciut większa niż ta prawdziwa kierownica z bolidu F1, ale jednak te wszystkie takie przyciski, które tutaj widzicie na górze kierownicy, są zachowane. Są też tu, widzicie, funkcyjne przyciski, można sobie muzykę przełączać z poziomu kierownicy, odbierać telefony. Niezła sprawa. Bardzo dużo alkantary. No i monokok, który jest w pełni karbonowy. Poza kilkoma funkcyjnymi przyciskami macie tutaj coś, co zastępuje przyciski tempomatu. Jest
oznaczono jako PIT plus, PIT minus. Te przyciski odpowiadają za dostosowanie prędkości w pit lane'ie. I jak bawisz się tym autem na torze, to możesz tu właśnie bardzo szybko sobie dostosować tę prędkość stałą. To jest bardzo ciekawe. A tu przycisk oznaczony jako PASS, to jest skrót od słowa angielskiego passing. Dowiedziałem się również o tym, że jeżeli kliknie się ten przycisk, no to ma się aktualnie w danym momencie maksymalną moc. Żeby odpalić ten samochód, to jest to trochę bardziej skomplikowane niż wydawać by się mogło. Poza tym, że występuje tu kompilacja różnych przycisków, nie tylko start-stop, ale też coś trzeba kliknąć więcej i powtórzyć potem ten przycisk. No, generalnie zanim odbierzesz to auto, no to musisz się nauczyć tego. Nawet schowek macie, nie będę patrzył coś w środku, bo nie mogę, ale zobaczcie, że macie nawet schowek wysuwany. Pewnie jakiś cup holder się znajdzie, żeby kolkę z McDonalda sobie tu wrzucić. Nawet jakieś głośniki widzę znajdziecie między dwoma fotelami. Ale ciekawe jest to, co macie tutaj przed sobą. Z reguły tutaj jest lusterko wsteczne, którego nie widzicie. Macie za to jakiś drobny wyświetlacz i to jest wyświetlacz, który pokazuje dokładnie to samo co lusterko wsteczne. Jednak z uwagi na to, że tutaj nic nie zobaczycie, przez to, że tu jest sam silnik, no to lusterko wsteczne jest w formie kamery. W sumie wcześniej nie patrzyłem, gdzie ona może być, ale teraz na żywo, na spontanie zobaczmy. Ok, czyli jest to takie miejsce jak każde inne lusterko wsteczne, znaczy kamera wsteczna, tylko ona po prostu działa non-stop po odpaleniu auta. Jakie wielkie tury! Zobaczcie, potrójna chyba, tutaj są dwie mniejsze, jedna większa w postaci takiej... No, ładnie, bardzo ładnie to wygląda. Klapy są otwierane. Wow! Jak to wygląda? To w moment się otwiera. To jest moment. To jest dosłownie ćwierć sekundy, tak na moje oko. Szybko się otwierają i zamykają. Śmieszny też dźwięk jest takiego stukania, jakby ktoś blachę o stół walnął, ale no, wygląda zupełnie inaczej w tym trybie aerodynamicznym. Zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Pięknie wysunięty spoiler tylny. No, ten docisk jest bardzo ważny. W każdym aucie w zasadzie torowym, ale tutaj widać, że to skrzydło musi dość dobrze pracować. Poza tym ten system DRS też wprawia ten spoiler w jeszcze większą pracę podczas jazdy tak naprawdę. On tu pracuje na tyle mocno, że musi mieć też różne silniki, widzę. Pod lotką, pod spoilerem, no i wygląda to w ten sposób. Ponad 1000 koni mocy, ale silnik 1,6 litra V6. To jest niesamowita przepaść między tym, co na przykład u mnie w garażu, gdzie tam zawsze V8, ponad 6-litrowe, 8-litrowe, a tutaj zobaczcie, 1,6 litra. I to jest takie skromne 1063 konie. Auto bardzo szybkie, niecałe 3 sekundy do setki. Statystyki podają 2,7 do pierwszej setki i 7 sekund do 200 od zera. Niesamowite przyspieszenie, prędkość maksymalna powyżej 350 km na godzinę, a do samej 300 rozpędza się w 15 sekund i to już jest bardzo imponujące. Jednak no nie bez powodu jest to rekordzista Nordschleife. Wartość tego samochodu szacowana jest w tym momencie dużo, dużo ponad wartość rynkową, za którą został kupiony ten samochód. Jeden z polskich właścicieli zapewne, jeżeli zapłacił katalogową kwotę, to jest 2,7 miliona euro netto, bez podatków. Tyle zapewne trzeba było zapłacić katalogowo i też nie każdy mógł kupić ten samochód, z tego co wiem. Tylko wybrana grupa klientów Mercedesa miała dostęp do tego, żeby taki slot załatwić sobie. Pewnie jakieś wymagania trzeba było spełnić do tego, żeby kupić to auto, ale co ważne, to auto już przed wyjazdem z salonu, w ogóle przed momentem wydania tego auta z kluczykami, już poszło do góry ze swoją wartością przez swoją limitowość i unikatowość. Teraz szacuje się, że jest warty lekko ponad 4 miliony euro i to jest zatrważająca kwota. Jestem ciekawy, co ja swoim dzieciom będę mówił, ile ten samochód będzie kosztował? 10 milionów euro? Co to za lokata w ogóle? Teraz jak przy nim stoję, jak spędziłem godzinę przy tym samochodzie, to już kilkadziesiąt euro wpadło właścicielowi do kieszeni przez to, że po prostu
nabył ten samochód. I to jest piękne w tych samochodach, że są takie wyjątki, które zyskują mocno na wartości. Najbardziej chyba na wartości było widać przy takich klasycznych też samochodach wzrost wartości na przykład Lamborghini Diablo, ale też Ferrari F40, a tutaj nowy samochód, wiecie, bo tamto to są klasyki, takie jak Youngtimery, a tu nowy samochód, jeszcze nie wyjechał z salonu wręcz, a chociaż w tym momencie, w którym widzicie ten materiał, zapewne już go tutaj nie ma, bo dosłownie niedługo po tym, jak jestem tutaj, właściciel odbiera to auto i wyjeżdża nim na ulicę Łodzi czy coś, tu nie będzie już tego samochodu, więc uprzedzam, nie musicie wycieczek tutaj do salonu załatwiać, bo no niestety z przykrością wam mówię, że nie zobaczycie już tego samochodu, to jest okazja, ostatnia okazja, ale w tym momencie ten samochód nadal idzie do góry z wartością. Niesamowite, niesamowite sprawy. Ogromne auto, no i ogromne wrażenie robi. Mimo, że pewnie jeśli chodzi o skalę tego samochodu, no to nie odbiega jakoś zbyt mocno, to znaczy to nie jest 8-metrowe auto. Od razu widać, że jest szybki. Ale ten samochód, najciekawsze w nim w ogóle jest to, że w zasadzie to jest pierwszy taki prawdziwy samochód z silnikiem od Formuły 1 stricte wrzuconym. Jakiś czas temu, jakiś miesiąc, półtora miesiąca temu miałem przyjemność pokazywać wam Ferrari F50 i prezentować auto, które szczyciło się tym, że ma silnik rodem z bolidu Formuły 1. I właśnie to, co powiedziałem, jest tutaj prawdą, jeśli chodzi o F50. Ponieważ to jest auto rodem, silnik rodem z Formuły 1, a tu jest prawdziwy silnik, nie rodem, tu jest prawdziwy silnik z Formuły 1, lekko zmodyfikowany tak, żeby kierowca po pierwsze mógł go odpalić i wyjechać nim na łódzkie drogi, na ten piękny Widzew, a poza tym, żeby też ta żywotność silnika była trochę większa. Z tego co pamiętam, samochód ma taką pierwszą gwarancyjność silnikową do 50 tysięcy km i potem jest sprawdzany w serwisie, czy ten silnik nadaje się do wymiany, czy do naprawy, czy dalej może jeździć. Jaka żaba, niesamowicie płaski samochód, bardzo niski. Na moje oko to ma z 1,15 m, 1,20 m wysokości. A przede wszystkim, że jest bardzo wydłużony, ta jego aerodynamika naprawdę rzuca się w oczy. On jest jeszcze w takim uśpionym trybie aerodynamicznym, bo tutaj te jego skrzela są ruchome, tak samo jak tylna płetwa, można powiedzieć, czyli spoiler. To są rzeczy, które w zależności od trybu się zmieniają. Z tego co pamiętam, na trybie race jest to wszystko przedstawione, zaraz wam to pokażemy i auto się też obniża. Z przodu o 37 mm, a z tyłu o 30. Warto też zaznaczyć, że koła są różnych rozmiarów. Tutaj z tyłu mamy 20, z przodu 19. No to jest dość popularne w samochodach sportowych, zresztą nieraz nawiązywałem do tego przy okazji poprzednich materiałów. W różnych samochodach są podobne techniki, no ale to dość naturalne jest, dlatego też troszeczkę niżej się obniża z przodu. Wrócę kolejny raz jednak do tej aerodynamiki, z tej perspektywy chyba będziecie to bardzo fajnie mogli zaobserwować. O tak, to jest auto, które wygląda jak taki rekin, szczególnie przez tą tylnią płetwę. Ta płetwa karbonowa bardzo, bardzo charakterystyczna dla tego modelu. No i tu oczywiście wlot, który chłodzi silnik, powietrze dostaje się do silnika, a też widziałem na jednym z nagrań, że bardzo ciekawie i specyficznie się otwiera cała klapa tego silnika. Tutaj mamy przy progu klapę, przycisk, który otwiera tą klapę. A druga otwiera się gdzieś tutaj przyciskiem po wysunięciu pierwszej części klapy. I tak można się dostać do tego silnika rodem z Formuły 1. Znaczy właśnie nie rodem, tylko prawdziwego silnika z Formuły 1. 5 lat zajęło Mercedesowi to, żeby wypuścić na rynek auto produkcyjne, bo auto zostało pokazane w 2017, z tego co pamiętam, roku we Frankfurcie. Ale było też na targach Motoshow w Poznaniu i mogliście, nie jeden z was mógł zobaczyć na żywo ten samochód. Niesamowita konfiguracja, niesamowita w tym sensie, że jest nietypowa gdzieś tam na jakichś prasowych nagraniach. Jak się patrzyło na te konfiguracje, no to raczej albo to był czarny samochód, albo w ogóle jakiś srebrny. Charakterystyczne malowanie
występujące w wielu nowych Mercedesach, ale a propos tego konkretnego malowania i lakieru, muszę wam zdradzić jedną ciekawostkę. Widzicie to logo? To logo to nie jest żadna naklejka i to jest bardzo mocna ciekawostka, że tak powiem, ponieważ to, co teraz widzicie, to jest jakaś tam 16-warstwowa lakierowana część, która jakbyś dotknął, czego nie będę robił, bo nie chcę utłuścić tego, ale jakby człowiek dotknął, to w ogóle nie czuć żadnej struktury, to nie jest naklejone, to nie jest też fizyczne logo, to jest po prostu warstwa lakieru, która której jest ukryta w całym nadwoziu tego samochodu. No i zrobili to do takiego stopnia, jak widzicie, że tu nawet odbijają się takie refleksy słoneczne, które, no naprawdę jest to mocny, taki ciekawy smaczek. Pewnie ma to też jakiś wpływ na masę. Tutaj jest jakiś ultra cienki lakier w tym samochodzie zastosowany, aczkolwiek przy wadze prawie 1700 kg, nie wiem, takie to ważne, żeby każdy kilogram tej masy tutaj odhaczać. Auto waży prawie 1700 kg i ma nawet klimatyzację w środku, słuchajcie. Jakieś systemy ABS-u zapewne też znajdziecie w środku, więc nie jest to aż tak bardzo restrykcyjny model samochodu. Wygląda genialnie, bardzo dużo karbonu oczywiście i bardzo mocno skupiali się inżynierowie na tym, żeby ten samochód w ogóle dostał homologację. Najwięcej problemów stwarzało im to, żeby auto robiło dobrą normę spalin, żeby utrzymało ją. No i tutaj z tego, co pamiętam, 6 katalizatorów i jakieś 2 inne filtry cząstek stałych zostały zastosowane. Tytanowy tłumik. No, dużo, dużo poświęcili, żeby to auto w ogóle wyjechało na takie piękne polskie na przykład drogi. Co do samych felg, to też mam wrażenie, że są podobne do... Chociaż nie, no nie powiem, że są podobne do felg z Tesli, ale tamte pewnie mają jakąś funkcję odzyskiwania jakiegoś tam zasięgu, czy energii, czy czegoś. No i te na pewno też, przez to, że są tak skonstruowane. Bardzo ciekawie też są skonstruowane te lusterka na karbonowym takim dyglu. W tym momencie się chowa i cyk. Pół sekundy i nie ma. A tutaj taka mocna ciekawostka. Znaczy to w miarę naturalne, aczkolwiek mało osób może się domyślić, że ten samochód bez problemu jest w stanie jeździć na paliwie 9.5 i tak też został przystosowany. W ogóle dużo rzeczy zostało przystosowanych przez inżynierów Mercedesa do tego, żeby ten samochód był zdatny do drogowej jazdy. Na przykład też to, że obroty silnika są zmniejszone z tam, nie wiem, 18 czy ile tam kręcą się w bolidach Formuły 1 do 11 tysięcy obrotów na minutę i tam do okolicy 1000 obrotów na jałowym biegu. To są, no, wysokie wartości, ale to jednak są wartości, które są w miarę zbliżone do tych aut drogowych. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się ten samochód. Ja bardzo dziękuję tutaj salonowi Mercedes Auto Studio w Łodzi. No nie będę sobą, jak nie dotknę chociaż tutaj koniuszkiem palca logo, zawsze to robię w samochodach. Na szczęście nie zostawiłem żadnych odcisków, rys i tak dalej, ale zostawiłem piękne wspomnienia w tym salonie. I zostawiam was też z taką myślą o ocenie tego samochodu. Dajcie znać, czy wam się podoba, co myślicie o współczesnej motoryzacji, nawet w kwestiach silnikowych, ale też o wyjątkowości tego egzemplarza. A czy dalibyście te 4 miliony euro, jakbyście mieli takie luźne 4 miliony za ten samochód? Zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękuję jeszcze raz salonowi Mercedes Auto Studio. Subskrybujcie program High Five i do następnego. Cześć. A żeby w swoim garażu trzymać ten samochód pod tą płachtą na przykład, to macie tutaj też taką kieszeń do pluginu i ładowania auta, na przykład z gniazdka 230.